Cześć, my kompletujemy, drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Maku i dzisiaj przyszedł czas na drugą część memów, które miały być już chyba pół roku temu, ale są dzisiaj. Druga połowa memów, które przygotował dla mnie szwagier już jakiś czas temu. I aktualnie skończyliśmy na tym, z tego co pamiętam, z tego co widziałem w poprzednim filmie. A kto nie widział poprzedniego filmu, oczywiście tutaj chyba macie odnośnik. Wbijajcie, oglądajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział pierwszej części, to najpierw niech obejrzy pierwszą, a potem wróci tutaj. Albo zostanie tutaj, a potem obejrzy pierwszą. Bez różnicy. Oczywiście zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, komentarz dla zasięgu oczywiście, no i subskrypcję, kto jeszcze nie subskrybuje, a wtedy odwiedzi was Mikołaj. No. Także teraz przejdźmy do konkretów, czyli do memów. Pierwszy z nich. No nie było memów na Pinterestie, wyślijcie parę memów. Dlaczego te memy są o mnie? Ogólnie ciężko jest wrócić do jakby momentu, w którym te memy gdzieś tam nagrywałem przez jakiś czas, bo no, było to dawno, więc teraz muszę tak powoli się wdrożyć z powrotem do tego, że te memy są o mnie i w ogóle do tego, że to są memy. Ale robię kontencik. No to mnie rozśmieszyło, ale robię kontencik, taki oryginalny. A co to za rezji? No może i troszkę tam gdzieś tam tak się wzoruje, ale to tak... Ja się wiem. Napiszcie w komentarzach, czy faktycznie tak uważacie, że się wzoruję, albo że w ogóle zgabiam. No, napiszcie, jestem ciekawy, co wy sądzicie. Maku, widzowie, rezi. Nie będzie paki maka. No to ciężko z tą paką maka będzie. Zresztą nie wykluczam, że będzie. Nie mówię nie, nie mówię tak, na takiej zasadzie. Ale memik też taki. Taki, no, tego bym ocenił na takie 8 na 10, tego takie 7, tego takie też 7 w sumie. Zrobić specjal, wypić No i to potwierdza, że te memy robił nie kto inny jak nasz szwagier. Po prostu to widać, że to jest jego robota. Nie wnikajcie czemu. Obejrzyj film do końca i zostaw lajka, komentarz i suba. Widz Maka po 30 sekundach. No, to by się w sumie zgadzało. Nie, no, może nie po 30, ale tak po 2 minutach 30 sekundach. Przeważnie. Wtedy jest takie... Idź, koniec. Nie chcę się tego oglądać. Na takiej zasadzie. Więc muszę popracować nad utrzymywaniem uwagi odbiorców, bo z tym jest źle. No, ten też taki. Ten taki bardziej chyba jednak 8. Jednak 8 na 10, no. Mocniejszy troszkę. Troszkę mocniejszy. Kiedy jedziesz z kolegą 220 km na godzinę, a on mówi, że życie jest bezsensowne. No i ten kolega jest zapewne kierowcą, więc tym bardziej jest to trochę przerażające. Ale ten mem nie jest o mnie, więc jakby... 0 na 10. A więc tak. Tym mamy SpongeBoba, który rośnie i tak. Założyć kanał na YouTube. Zagrać w Minecraft, nagrać brzydką szesnastkę, robić live'y, paka maka. No, paka maka była fajna. Ostatnio przywróciłem filmy na kanał. I tam wrócił też live z zakończenia paki maka, który był. Taki już o zakończenie serwera i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chce wrócić do tego, albo w ogóle to obejrzeć, to zapraszam serdecznie. Też gdzieś tam na kanale jest, także można sobie poszukać. I zobacz, jak to wyglądało, już na takim końcowym etapie. Także tak, no brzydka szesnastka też była spoko. Hej siemanko, z tej strony Maku, tak się zawsze z tobą witam, mordo, masz to jak w banku. Ale paka maka była nieporównywalnie lepsza. Sorki, byłem chory i nie chciało mi się. Paradoks akurat polega na tym, że kiedy jestem chory, to najbardziej mi się chce. Naprawdę. Tak to działa często. Co jest dziwne trochę, ale potem jak jestem chory, to najczęściej w głowie mam coś takiego, że abym sobie coś nagrał, abym coś porobił. No, jest coś takiego. A jak jestem zdrowy, to no to bardziej ta poprawa im się dzieje. Dobry dzień. Film umaka. Także macie dzisiaj film umaka, jest sobota, mam nadzieję, że poprawiłem wam dzień, no, że film wleciał, więc jakby to taki prezent ode mnie, mam nadzieję, że wam się spodobał. Taki prezent na Mikołajki, o, trochę spóźniony, ale co prawda, no, ale liczy się gest. Wbicie 500 subów, studia i dorosłe życie. Ej, no to jeszcze, czekajcie, to było jeszcze przed 500 toma
subskrypcjami. To w sumie szybko poszło, jak mamy 780 aktualnie, jak wrzucam ten film, więc jak było nawet nie 500, no to poszło w miarę szybko, muszę przyznać, więc spoko. Mam nadzieję, że po tym filmie wzrośnie jeszcze licznik i będzie ich was jeszcze więcej. Ale do tego też jest wasza pomoc potrzebna, także udostępniajcie, lajkujcie i komentujcie, żeby film docierał do jak największej ilości osób, dokładnie. Żeby wbić więcej subów, musisz mieć aktualny content, Maku. No i to jest tajemna wiedza, którą właśnie teraz posiadłem. Nikt mi tego wcześniej nie powiedział. No takie... Wiecie, ja mam dystans, nie, ogólnie, więc jakby mi to tam nie robi. Taka ogólnie jest. Tu jeszcze New Mem Temple. Szwagier, nie postarałeś się. Trzeba było wymazać. Paka maka w The Forest, paka maka w Minecraft. Ogólnie chodzi mi po głowie, żeby zrobić w The Foreście grę z widzami. Właśnie, na jakimś takim serwerze. Albo w Raście na przykład, też jest taka opcja. Poradnik, jak wyłączyć kanibali. Reszta kontentu u Maka. No niestety, ale jest to trochę prawda. Nawet teraz możemy szybko sobie zerknąć, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że to wyglądało... No, właśnie. 2176 wyświetleń. Film z 19 stycznia 2021 roku. 111 łapek w górę. I dużo odzewu. I to jest coś, co... Cześć, Siemanko! Ja jestem Maku i dzisiaj... O! Nawet się odezwałem. No i w sumie... Chciałem zrobić drugą część jeszcze, czyli z trybu deweloperskiego, ale... Nie powiem, że zapomniałem. Ale muszę go zrobić chyba, bo widzę, że te poradniki do The Foresta mają się dobrze. Więc czemu by tutaj nie wykorzystać tego? No i jeszcze może ten tryb deweloperski nagrać. To jest najlepszy film na kanale, no, aktualnie. Także mem jak najbardziej aktualny i dobry. Maku nagrywa degustację. Degustację piwa. Degustację piwa ze szwagrem, panik. No, dobre. Takie dobre. Też raczej do degustacji mi się nie pali. Chociaż zastanawiałem się nad nagraniem połączenia harnasia z iced tea. Coś, co ostatnio jest dość popularne. A kto nie wie, to wpiszcie sobie tam gdzieś na YouTubie harnasz iced tea. No to będziecie wiedzieć, o co chodzi. No, możliwe, że coś wymyślimy, ale nie jestem pewny. Także zobaczymy jeszcze. Jak bardzo byście chcieli, to dajcie znać w komentarzach. Gaming ma... Czemu gaming przez 2M w ogóle? Co tu się stało? Czemu gaming jest przez 2M? Po pierwsze, gaming nie pisze się przez 2M, a po drugie, ten mem jest prawdziwy. Ciekawy content, Maku, robienie kawusi. Co z tą kawą? No ja lubię kawę, no i tyle no. Nic specjalnego. Maku nagrywający degustację piwa, Maku nagrywający jakiś tam lifestyle. No i tu taki mały piasek, a tutaj taki duży piesek. Szwagier, to jest twoja opinia. Ja się z nią nie zgadzam, ale możemy kiedyś dla Beki coś takiego nagrać. Może to nie będzie coś, co gdzieś tam do mnie jakoś bardzo może przypasowywać. Bo jak, czy ja to piwo, ja nie za bardzo. A czy ja lubię piwo. Znaczy, dobra, w ogóle co ja się, nieważne. Możemy coś takiego nagrać, po prostu. Seria z The Forest i Poznajmy się. 5-minutowe daily. O, właśnie, a propos Poznajmy się. Planuję nagrać kolejne fakty o mnie. Mam już ich chyba 14. Jeszcze muszę trochę dozbierać. Przygotujcie się na to, że w nowym roku prawdopodobnie pojawi się taki film. I ostatni mem dzisiejszego wieczoru, moi drodzy, czy tam poranka, czy południa, czy nocy, nie wiem. Zależy, kiedy to oglądacie. Maku, gaming, live'y, lifestyle. No tak, no tak. Tego lifestyle'u to u mnie naprawdę jest tyle, że aż po prostu kipi. No w sumie to nie ma za dużego. Znaczy były te takie vlogi, ale czy to można nazwać takim lifestyle'em? To za bardzo nie wiem. Tak, dzisiaj moi drodzy to wszystko. To wszystkie memy, które miałem przygotowane. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej memów, albo na przykład więcej memów o mnie, no wtedy już tam trzeba w komentarzach do szwagra, to ja już tam umywam rączki. Tak dzisiaj, moi drodzy, dzięki za obejrzenie do końca. Dzięki za subskrypcję, kto jeszcze nie subskrybuje, zachęcam oczywiście. Łapki w górę, komentarz dla zasięgu, co bardzo mi pomoże. Trzymajcie się, widzimy się niedługo. Obiecuję, że niedługo. Cześć. Za daleko.